Polscy rolnicy ciężko pracują, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo żywnościowe. Za to należy im się ogromny szacunek, ale przede wszystkim wsparcie. Dziś wyręczyli również w pracy nowy rząd i przygotowali uchwałę, która ma pełne poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Uchwała zobowiązuje rządzących do podjęcia natychmiastowych działań, które obronią interesy polskiej wsi i całej polskiej gospodarki. Panie premierze, panie marszałku, skoro sami nie potraficie rozwiązać problemów polskiej wsi, czas zacząć słuchać tych, którzy znają się na rzeczy. Rolnicy to najlepsi eksperci w sprawach polskiej wsi. Macie przed sobą trzy tematy do rozwiązania. Wprowadzenie pełnego embarga na produkty rolne z Rosji i z Ukrainy. Wprowadzenie dopłat dla rolników po to, żeby ich produkcja rolna, produkcja hodowlana była po prostu opłacalna. I zlikwidowanie przede wszystkim tych głupot w Europejskim Zielonym Ładzie, jak ugorowanie czy zakaz stosowania środków ochrony roślin, które utrudniają gospodarowanie polskim rolnikom. Mój apel do rządzących jest prosty. To nie jest czas na milczenie, to nie jest czas na czekanie. Polska wieś zasługuje na konkrety. Polska wieś zasługuje na działanie.